Nasza seria dwójkowa trwa w najlepsze, ale czas zrobić sobie małą odskocznię. Dlatego w dzisiejszym odcinku zagramy Grand Championowy turniej, ale żeby nie było solo queue. Żeby nie wychodzić z formy giercowej z randomowymi bolkami. Turniej ten w każdej chwili może zamienić się na turniej SSL-owy, ponieważ zauważyłem, że bierze w nim udział również Darku, czyli mechaniczne dziecko, które jest w stanie wygrać ten turniej sam. Moi drodzy, podczas naszych gierek nie zabraknie nietuzinkowych akcji naszego teammate'a oraz naszych rywali, bo to oni będą grali tutaj pierwsze skrzypce. Pierwszy raz na tym kanale zobaczycie turniej Grand Championowy i jest to chyba najśmieszniejszy turniej, jaki grałem solo queue. Nie braknie też oczywiście mechanicznych akcji w moim wykonaniu, ale jednak kładłbym nacisk na te śmieszniejsze momenty. Także zapnijcie pasy, rozgoście się, bo im dalej w las, tym więcej grzybów. No, miłego oglądania. RL Exchange. Strona, dzięki której z łatwością kupisz kredyty oraz itemy w grze Rocket League. Z wieloma metodami płatności na każdą platformę. Z kodem BRUS 3% zniżki. Link do strony w opisie. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony BRUS. Moi drodzy, to nie jest seria dwójkowa. Dzisiejszy odcinek będzie co prawda dwójkowy, ale będzie to turniej solo queue. No jak już jesteśmy w temacie solo queue, to walimy solo kolejkę i mam pozycję wielkiego mistrza w turnieju. Także moi drodzy, to będzie fajna odskocznia, która pokaże nam, jaka różnica będzie pomiędzy moimi rankedami dwójkowymi, a moim turniejem Grand Championowym. Być może wrócimy do starego sznytu, starych tych odcinków, wiecie, z klaunikiem. Być może będzie fajnie. Także zobaczymy, założenia klasyczne. No wygrać turniej i porównamy sobie, moi drodzy, razem wspólnie gameplay w takiej postaci, jaką zobaczymy. Tak, chodzi mi o to, że zobaczymy, czy rywale tutaj są ultra wolniejsi, czy nie, czy na przykład ja będę jakiś niesamowity w porównaniu do tych rzutków, czy być może będzie to jedno i to samo, jedne i te same rzutki, te same, z których trafiam pod tym SSL-em, prawda? I teraz, moi drodzy, bardzo ważna informacja, 4 grudnia, czyli to jest poniedziałek, dzień przed końcem sezonu, o godzinie 18 na moim streamie na Twitchu, serdecznie zapraszam, będzie organizowany giveaway, będzie, moi drodzy, organizowany giveaway razem we współpracy z RL Exchange, w którym będzie możliwość wygrania mnóstwo kredytów, fenków, titanium White Octane'a oraz różnych ciekawych itemków, a sam giveaway będzie o wartości na pewno minimum 500 zł, być może więcej, ale o tym będę was informował na bieżąco. Macie tydzień, żeby się z tym przespać, tydzień, żeby wszystko sobie przetrawić, a tymczasem przechodzimy, moi drodzy, do pierwszego odcinka. Kurwa, pierwszego spotkania. Moi drodzy, mamy nasze pierwsze spotkanie. Venom i gościu ma nicknem Ciulini, także będzie fajnie. Nazwa naszej drużyny to Twin Aero, no cóż za przypadek. I mamy w teamku Kaizena. I tutaj mamy na tych turniejach 1500 MMR-ów i zagramy sobie ten turniej agresywnie. Agresywnie, no tak jak nasze odcinki będziemy grali agresywnie, będziemy przemieszczali się od razu do piłek, będziemy forsowali piłki, piąteczka w powietrze. Dobra, Kaizen przebił piłkę nad tym Kenzo i teraz zobaczmy. Kenzo, od razu go strzejsujemy, pyk, próbujemy gostka bumpnąć, jak nie wyszło, pełna agresja. Bierzemy sobie setę z cornera. Musimy grać tak ten turniej, żeby też sobie mimo wszystko nie zapomnieć, jak mamy grać nasze dwójki. No bo zobaczcie, że teraz no ten turniej też jest turniejem dwójkowym. No i tutaj by się przydało, prawda, coś podmechanić, coś ich pokazać. Teoretycznie jest to niższy ranking, więc jakby nie było. O, więc jakby nie było, Kaizen odfrunął ze ścianki. No ale wracając, moi drodzy, to chciałem powiedzieć, że jakby nie było, to powinniśmy rozdawać w tym turnieju karty, moi drodzy, więc tu sobie sfejkujemy tego rywaliksa, ominiemy go. Tutaj mamy 0 boosta, jeszcze jakiś dogodny challenge'ik. Ciężko. Bumpnąłem jednego typka na rota... A czemu straciliśmy bramkę, jak ja rotowałem? Patrz, ja rotuję lewą stroną, bumpnąłem tutaj typeczka. A, Kaizen też tu challenge'ował na raz. A, dobra, Kaizen na kickoffie do lewej strony. Zobaczmy, Kaizen wygrał challenge, jeszcze Kaizen ze strzałem. Mamy 2-1. Kolejny kickoff, przebicie do lewej strony. Kaizen nie trafił w piłę. Stare, dobre, moi drodzy, solo queue na niższej randze. Stare, dobre solo kolejeczki. Teraz przebicie nad rywalem i spróbujmy podać raczej mojemu... O, zresztą możemy zastrzelić. Teraz mamy zagrywkę do nas. Zagrajmy to sobie z takim follow-upikiem tego airdraga. Nie wyszło. Kaizen, bumpnijmy sobie jednego rzutka. Dobra, moi drodzy, Kaizen ma 1v1 i Kaizen mi zostawił piłkę, więc sobie to sfejkujmy. Zagrajmy w takim razie... O, backboard. I Kaizen z dobitką, 3-2. Ale dziwnie ta piłka tak leciała, nie mogłem jej przewidzieć. Kaizen, moi drodzy, Kaizen przed szansą na to, aby teraz disrespektować rywala. O kurwa, jaki kuksirek. I mamy, moi drodzy, wygraną. Wiecie, co zauważyłem? Że w tym turnieju bierze udział Darku. A jeżeli to jest ten Darku, o którym myślę, czyli mechaniczne dziecko uzdolnione i tak dalej, to może być mocny turniej. Nie może mnie połączyć do meczu. I black screening w 12 albo 13 sezonie, bo już nawet nie wiem, który
błagam, naprawcie tego Rocket League zamiast usuwać trady, proszę. Powiem wam, że trafiło się mocne lobby, patrząc na MMR-y w NMI, także będzie wysoko, naprawdę, będzie wysoko. Dobra, mamy pierwszego kick-offa, rozbicie do prawej strony, zobaczmy, o, Kaizen stanął w miejscu, las, zajebał, głową o ścianę, Kaizen też nie trafia w piłkę. Okej, zobaczmy, Kaizen z 50, ciekawe, ciekawe 50, las już po to leci, przegoście to są, i ze strzałem, i... Ale, ale to będzie mecz, cicho. Last? Ale poszedł. Co on robi? Patrzcie na Lasta. Pa jak gra, pa jak gra. I teraz Last wyfrunął znowu. On się nie patyczkuje. Oła, mój ciumtek mnie nawet kopnął. Dobra, wezmę sobie gościowi setkę. O to chodzi, bumpnijmy go, Last. Kaizen ze strzałem. Mamy 1-0. Moi drodzy, Last się poczuł i naprawdę jaka to jest cudowna odskocznia dla mnie, bo w tym momencie nie bawią mnie moi teammeci, tylko rywale i to jest takie cudowne uczucie. Zobaczmy, bo Last teraz, zobaczmy, Last kreuje swoją rzeczywistość. Jeszcze Last, zostawmy go, zostawmy go. Ja pierniczę. Kaizen, ja z tobą gram. I Last, uwaga, zobaczcie, Last kontra ja. Last wyprowadza atak, Last jest przed szansą na to, aby... Fantastyczne uczucie. Save'a, zobaczmy, Last to challenge'uje czy nie. Last, uwaga, jest przed... Przede mną był Last. Przebijmy to sobie, moi drodzy. Jeszcze mamy chwilę miejsca, więc zagrajmy to do samego siebie ze strzałem i mamy 2-0. Kaizen, zobaczymy, co on wykombinuje. Kaizen chyba sam to zagra. A, wybronili mu to. I Last, uwaga, Last, mój faworyt. Uwaga, przed szansą. Proszę, Last podgotuj. I no nie, nie, nie ugotuję, niestety, nie ugotuję. Ała, mój kumpel. Mój ziomek mnie kurwa kopnął. Patrz, wsiąść się we mnie. Ha, gość mnie wyczyścił z placu boju. I Last wyprowadza atak. Last kontra Kaizen. Jeszcze Flitchkens, okej. Okay. Kaizen teraz, no przebił to na górę. To zagrajmy sobie mocnego dubla, który może skończyć się... Uuu, jak to wybronił? Skończyłby się bramką, gdyby ten gościu mi tego nie przeszkodziłby mi. Dobra, Jaytorp z przebiciem do mnie, dosłownie do mnie. Zagrajmy to sobie do boku i nie dajmy się bumpnąć. Ja słyszę mojego rywala za moimi plecami, więc teraz schycik. Uuu, jak to dziwnie przeszło przez nich. I Kaizen jest w stanie zdablować, to chyba pusta, tak? Tak, dobrze myślę, 3-1. Spróbujmy zdemować Ghostka. Pińczyk do... Las zdąży? Zdążył! Patrzcie! I uwaga, Las teraz zostaw, no proszę! Las strzel mi to! No nic. A teraz... O, czekajcie, bo Las ominął mojego team... Ja zostałem wysadzony, wiesz? Ja tutaj zostałem w tej sytuacji wysadzony i co tu się stało? Opierdolił Kaizena na sucho. Dobra, moi drodzy, to jest mimo wszystko 3-2, nie ma co tutaj się podśmiechiwać, bo jedna niefortunna... Ohoho! Właśnie o tym mówię, niefortunna sytuacja i może być remis. I... No i co? No i zagrania o backboard, Kaizen turnik i Last zajebał mi dubla. Jaytorp teraz wyprowadza jakąś tam akcyjkę. Kaizen nie dał się bitnąć i jakbyśmy strzelili na 0 sekund, to byłoby złoto, moj dro... Kurwa, jesteśmy w overtime. No to hard follow, no nie, overtime'a nie możemy przegrać. Zobaczmy, gościu pojedzie po setę raczej, więc jakbym to sobie skleił. I teraz tak, zajazd i mój team... Nie, 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 bez przesady. Bez przesady, moi drodzy. Last fejkuje, ja... Kaizen... Jezus Maria! Co tu się stało? 1v1 mamy. 1v1 mamy na Jaytorpa. I teraz z Flitchkiem na lewą stronę. I mamy 4-3. Ja pierdzielę, my to prawie przegraliśmy. Moi drodzy, przechodzimy do ćwierćfinału. I uwierzcie mi, jest szansa, że ten turniej zamieni się na turniej SSL-owy. Ze względu na to, że tak jak już wam mówiłem, mamy gracza Darku w tym turnieju. A Darku na pewno jest SSL-em. Więc jeżeli nie wiecie kto to powtarzam, jest to taki mechaniczny dzieciak. Takie TikToczki wrzuca. Raczej osoby, które śledzą Rocket League'a, wiedzą kto to, ale wam też przedstawię, no bo przecież nie musicie być alfą i omegą. Także podsumowując, jest szansa na to, że z randomem zamieni się ten turniej na SSL-owy, więc po prostu grajmy dobrze i postarajmy się go wygrać. Moi drodzy, trafiliśmy na enemy, które ma różyczkę na fenku i w dalszym ciągu są to jeszcze Grand Championy, więc zobaczymy, co nam Ludwiczek w enemy pokaże, co nam zademonstrują nasi zawodnicy z drużyny przeciwnej, ale śmieszny lag. I mamy pierwszy strzał ze strony z obozu rywala i jak wyprowadzimy jakąś sensowną akcyjkę, to chyba będziemy mieć. I
Float, raz zobaczymy czy on... O, Ludwik to przedbił do góry i oni we dwóch mi zostawili kupę miejsca, co oni robią, prawda? Kaizen wszedł w piłkę na raz z podankiem fajnym, Ludwik to przebił do ścianki, więc teraz zbijmy to od razu, spróbujmy to sobie skleić. Oj, Kaizen, misiek! Niestety sksuł mi tą akcję i Float teraz wyprowadza atak. O. I dałem się, moi drodzy, 1-1. No i pokombinujmy coś, chociaż zagrajmy low 50, bo gościu mnie jumpował. Oj, Ludwik teraz z przebiciem. Zobaczmy, czy zdążymy do tej piłki. Ja mam 0 o, to nie... Dałbym sobie rękę uciąć, że to było in. Ty też według was to leciało do bramki? Tak, w światło bramki, a ja miałem 0 boosta, więc się bałem, że tego totalnie nie wybronię. No nic, mamy 2-1, rywale nam pokazują mimo wszystko, gdzie jest nasze miejsce. I Kaizen nam pokazuje, że chyba nie lubi ze mną grać. I zobaczmy, mamy kolejną jakąś sytuację. Kurwa mać, ten Kaizen ze mną cały czas double commituje. Ja stoję w danej sytuacji i on mi wyskakuje z za pleców. Kaizen z pinchem, jeszcze Kaizen z podaniem. Dobry bump na rywalu i mamy po prostu dobitkę 2-2. Kaizen, zobaczcie, bo świruje w powietrzu. Okej. I teraz tak, podbicie, pyk. I spróbujmy oddać mocny strzał, bo widziałem, że Flow się tak troszkę źle ustawił. Gdyby to było naprawdę dobre strzelisko, to mielibyśmy w tym momencie gola. A tymczasem... Ja chciałbym zrozumieć Kaizena. Ominęliśmy jednego gostka z enemy. Mam 0 boosta, więc najlepiej by było oddać mocny strzał zawczasu, bo tak to by ta piłka mi spadła, tak? Flow teraz z zagraniem przed siebie. Zagrajmy sobie z nim low 50, podbijmy i spróbujmy dociągnąć tego aerialan, bo inaczej bym jump reseta bym tam nie złapał, a Kaizen teraz ze strzałem to nie ma gola. To próbujmy jeszcze dobić mierzoną i mamy 3-2. Dobra, Flow to próbuje holować, ale ten Kaizen to na spokojnie powinien mieć, jak mi się wydaje. No Ludwik wyfrunął, chyba. To enemy jest naprawdę złote. Kaizen teraz off sufit. Ej, zobaczcie co tam kombinował mój ziutek. Jeszcze chłop mnie tu z enemy chciał wysadzić. Flow finalnie ze strzałem i kolejny kurde wysadzacz tutaj się trafił. Więc teraz tak, weźmy jeszcze sobie tą piłkę na ścianę i spróbujmy ich dobić psychicznie. Weźmy sobie jump reseta do Kaizena. Ja pierdziele, gdyby zestrzelił, to by było cudowne. Wygrywamy ćwierćfinał. Enemy się nazywa Nikita Dragon. Ale będzie półfinał. Trafiliśmy na Grand Championy również, więc... No turniej Grand Championowy, tak? Ale co by nie mówić, ja też mam Grand Championa. Ja nie jestem SSL-em. Ja nie jestem żaden Grand Champion. Ja nawet komputera nie mam. Zostaw to Kaizen, dobra. Mamy sytuację, moi drodzy, w powietrzu. Zagrywka o backboard. Ooo, what a save. Kaizen mimo wszystko... Kaizen zagrał to do za własne plecy. Gość leci na cornera i to nie zda egzaminu, ja go ominę, Tino jakby mi podał, albo Kaizenowi może podać, w sumie jeden pies, ważne żebyśmy strzelili bramkę. Dobra, ja nie mam boosta, więc Kaizen jakby zareagował w tym cornerze, byłoby fantastycznie. Kaizen, zobaczmy, prowadzi sobie tutaj akcję, blisko ta piłka wylądowała, zagrajmy to o ściankę, weźmy sobie stąd setę i zobaczmy co nasz rywalik zrobi. Nasz rywal podał drugiemu swojemu teammate'owi, Kaizen bardzo spokojny clear i jeszcze bardzo dobry dunk. No zobaczcie, mamy rnule, tak? Rnule sobie jedzie i tyle z ataku. Więc weźmy sobie stąd tą piłę, pyk, sforsujmy wszystko w powietrze. Jeszcze jump resetikiem i chyba, no niestety nie ma. Kaizen w cornerze, zagrałem do środka. Tino tego nie trafił, rnul. To ja sobie może wezmę tą... A mamy 2-0. A powiem wam, że turnieje na Grand Championie to jest coś, czego mi chyba po prostu w życiu brakowało, tak szczerze. Mam nadzieję, że wam również. Czuję się wręcz jakbym smurfował, ale tak naprawdę ja też mam Grand Championa. No i Nikita Magical pokonana, ale pamiętajmy, że to jest best of trójka, więc jeszcze jedno spotkanie nas czeka, o ile nie dwa. Moi drodzy, drugie spotkanie, druga szansa dla naszych rywali, żeby, no wiecie, wygrali. No w sumie pierwszą już stracili, mamy gierkę przewagi, więc zobaczmy podanie do Tino. Wow, i mamy strzał na 1-0. A się zaskoczyłem, bo myślałem, że Kaizer mimo wszystko to weźmie. No ale dobra, no po prostu się zagapiłem, tak? Jakby normalna sprawa. Kaizer teraz przed szansą na podanie do mnie, wymieńmy tego jednego rywaliksa i strzał mamy jednego. W ogóle jakim on outkiem gra? To jest chyba Reaper, no nie? Pamiętam, że Muri takim outkiem freestyle'ował. Pulse Muri, dobrze myślę? Tino z bardzo ładnym podaniem do nas. Fantastyczne podanko, taka dobra klepka ze mną. Sfejkujmy tutaj sobie, ominmy jednego żółtka,
Spróbujmy ominąć drugiego. To niestety nie wyszło. Zaraz będę rotował 2 lata. Przez środek co prawda, ale w dalszym ciągu 2 lata. I zrotowałem, więc jakby teraz tego rulę ominąć. O, wow. To ciekawe, panie kolego, zagranie. Ja nic nie powiedziałem. Ja nic nie mówiłem, pomyślałem, że chłopaki dadzą sobie rady z tą piłką, ale no niestety nul tutaj miał małe tarapa. Dobra, nie ma się co śmiać, no każdemu się zdarza, tak? Ja też straciłem głupio pierwszą bramkę, w ogóle nie zareagowałem, więc teraz... O, popatrzcie, jakie fajne pod... Nie no, genialnie po prostu, weźmy sobie stąd tą piłę, gościu mnie bumpnął. I teraz jakbym oddał, no właśnie, strzał, dobry bump, mamy 3-1. I moi drodzy, mamy czwartą bramkę, bo Tino na kickoffie się wypstrykał z pomysłów chyba, jak robić flipa, więc... Kaiser to wykorzystał, Kaiserka, kurwa, nazwij sobie go jak chcesz, teammate. Okej, okay, bumpik i Wally Rijik. Dla widza! No niestety nie, ale Kaizen z dobitką też nie wyszło. Tino, patrz, Tino mnie jedzie bumpnąć. O! O, tu mnie zaskoczył świrek. Przeskoczmy nad jednym, zagrajmy pod drugim. Nie wyszło, weźmy tu sobie w takim razie tą setkę. Okej, okay. I taki pinczyk fajny. Kaizen to raczej weźmie, prawda? Kaizen... No nic, no. Niepowodzenie w naszej misji defensywnej. Okej, okay, ustawmy się za Kaizenem. Dobry, ciekawy klirek. Nul czy do tego skoczy? Nul do tego nie skoczył, co prawda, więc przebijmy to nad nim i chyba mamy piątą brameczkę, moi drodzy. Zabawne, że Nul zdając sobie sprawę, że jest last manem, wchodzi na raz. W sensie, popatrzcie, że ja mogłem... On mógł być moim teammate'em. On mógł być moim teammate'em na dwójkach, bo też gra turniej grand championowy tak samo jak ja. No więc wygrywamy nasz... półfinał i przechodzimy do finału i zobaczymy, czy nasz turniej zamieni się na turniej SSL-owy. Moi drodzy, przechodzimy do finału finałów i niestety nie jest to turniej SSL-owy. Okazuje się, że gramy na Grand Championy, także chyba pierwszy raz w życiu pokażę wam na kanale, na YouTubie, Grand Championowy turniej, ale nie mówcie, dobrze się bawicie. Znaczy, mam nadzieję, że dobrze się bawicie, bo ja bawię się fantastycznie. To jest dla mnie takie odstresowanie, taki totalny luz od tych dwójeczek, od tej pięknej naszej serii dwójkowej. Popatrzcie, Kaizen sobie pojedzie do tego kick-offa, Tomis prze... O! Zawsze jak mówię jakieś takie rzeczy, dostaję w dupę! Dobra, Kaizen wziął sobie setę z mida i libaczki go... O, libaczki dostał bumpika, więc teraz jakbyśmy sobie to sforsowali do góry, złapali sufit i ze strzałem, ajajaj, bardzo ładnie gościu to wybronił. No dzisiaj próbuję, naprawdę próbuję coś podmechanić, ale chłopaki mi to bronią jak Wojciech Szczęsny broni bramki. Weźmy to sobie znowu do góry nad naszym jednym z rywali i doholujmy to, moi drodzy, do bramki 2-1. A kolejny, o Jezus Maria, jaki kick-off. Chciałem powiedzieć, że kolejny follow, ale mogę się zesrać na takim followy. Tomi próbuje tutaj cosik Tomi z fliczkiem. Zagrajmy to sobie do samego siebie na backboard, sfejkujmy. Weźmy to sobie za plecki tego rywala. No niestety on nas fajnie skatował. I zablokujmy to sobie tutaj, weźmy stąd setę i mamy kolejną fajną, dogodną sytuację w powietrzu, tylko niestety źle to złapałem, źle za... O, czekaj, bo to chyba z tego bramka będzie. Chciałem powiedzieć, że źle sobie hitnąłem tak jakby piłkę rogiem auta i nie miałem jak złapać jump reseta, ale Tomi Soprano tutaj poszedł z podankiem. Mamy jakąś sytuację defensywną, libaczki, oj ja pierdzielę. No powiem tak, Kaizen tutaj po challenge'iku na midzie, no miałem ciężko, miałem naprawdę ciężko, libaczki mógł to strzelić wszędzie, a ciężki kurwa finał, ciężki finał. Do lewej strony Kaizen zagrał do lewej, tylko że no taką trochę piłkę niekoniecznie do mnie, weźmy to sobie do samego siebie. Zagrajmy to na ściankę znowu i próbujmy w powietrzu łapać jump reseta z backboardem. Jezus, jaki backboardzista PL. O, i Kaizen poleciał! Kaizen przed szansą na kleik. I muszę tutaj teraz żarzyć. Muszę zobaczyć, czy libaczki ma jak podać swojemu teammate'owi. Dokładnie o to mi chodziło, bo w razie W, no mogłem zareagować. Kaizen teraz jakby sypnął to bardzo wysoko. Okej, okay, to była szansa na highlightsową bramkę. Dobra, mamy 1v1 na libaczkiego i bronimy to sobie. Dobronimy to sobie do prawej strony. Tomi z zagraniem o backboard. Zagrajmy tu sobie o dubla, żeby to przyjąć. I libaczki mnie wyprzedził. Fajnie to zrobił. Weźmy setę z ich defensywy. Dobrze Kaizen zareagował, tylko teraz muszę cofnąć do def, wezmę tu sobie to skleję, sfejkuję libaczkiego, weźmy to sobie na sufit, mam bardzo mało boosta, więc teraz z fejkiem
ze strzałem podolnym. Ajajaj, nie wyszło. Kaizen, zobaczcie, ze strzałem. Kaizen, bardzo ładne podanie. I mamy 4-3. Mamy minutkę do końca. Tommy pewnie będzie chciał zjechać do środka z tą piłką, dlatego mu to sksujemy. Ten pewnie pojedzie do kornera, dlatego też mu to sksujemy. I ten będzie chciał strzelić, dlatego też mu to sksujemy. Oj, Libaczkins poszedł. Więc teraz, oj, z bumpikiem jakimś, cosik. Nie no, chodźcie tu chłopaki, bez przesady. Ja wam nie dam tyle miejsca. Weźmy to sobie o sufit. No i chyba będziemy mieli strzał na 5-3, bardzo ładnie. No i Libaczki chyba... Pierwszy meczik wygrany w tym finale. Moi drodzy, drugie spotkanie na Libaczkiego i Tommy już przed jakąś taką... No co, przed... Yo, wyprowadził. Kaizen wyprowadza sytuację strzelecką. Zagrajmy to sobie o backboard na dubla. Moi drodzy, czemu to nie wpadło? No ale kącik niezły, musisz przyznać bracie, że kącik niezły. Zrobmy sobie fejka z Kaizenem do prawej strony. Pyk, Kaizen z podaniem. Bardzo dobre podanie do mnie z zagraniem o backboard. Nie, niestety do nikogo. Kaizen ma strzał na pustą, 2-0. Tommy, pyk, Tommy Soprano, weźmy sobie setę z mida. Kaizen odpuścił tutaj Libaczki, poszedł. Oj, tutaj idą chłopaki na grzybobranie. I teraz tak, spreejumpujmy sobie sufit, jakby gość to jakoś tam fajnie podbił. Oj. I Kaizen też po to poleciał, nie spodziewałem się szczerze. I mamy 2-1. Nie no, dupa, ja się nie spodziewałem, widziałem Kaizena przed sobą. Już też nie mogę tak tyle gadać na tych teammate'ów, to była moja wina. Kaizen w ogóle same takie kick-offy nam serwuje, zdążyłem zauważyć. Sfejkujmy sobie tutaj rywala, bo nie zdążyłbym tego... Jak dobrze, że to jest tylko turniej, bo absolutnie w ogóle się nie denerwuję. No popatrz, taki Kaizen, o proszę bardzo, taki swojaczek. Tommy z clearkiem, nie mogę dać się bumpnąć, bo tutaj widzę, że chłopaki sobie, o właśnie, o tego bumpa mi chodziło. Weźmy sobie tą piłeczkę, fliknijmy nad rywalem, no, tragiczny fliczek. Dobra, weźmy tą piłę w takim razie od chłopa, weźmy, oj nie! Ale podałem! Nie no, tu się wylało, nie spodziewałem się, że Tommy Soprano tu będzie stał. Ale spokojnie, bo w sumie już w następnej akcji Tommy wyprowadzając Kaizen. Panie, challenge'ik. Mamy 3-3 i spróbujmy zrobić z gostkiem fejka. Nie wiem, czy on to zauważył. Zauważył, ale tak za późno. I teraz patrzcie, zrobimy sobie fejka do jump reseta, do fejka, do strzału z nap... Ale przekombinowałem, ale gość mi to ładnie wybronił. Chciałem jeszcze strzelić mu po prostu ładnie za plecki, ale to nie wyszło. A teraz ominimy sobie tego rzutkensa, poprowadźmy tą piłkę do przodu i ze strzałem z jump resetikiem mamy 4-3, fajnie. Dobra, kolejny kick-off, Kaizen z przebitką i tu jest open z tego co widzę, więc mamy 5-3. Dobra, niech nam zagra do prawej strony, czuję w tym pieniądz. Dobra, nie ma niestety z tego nic, więc Kaizen teraz z zagraniem, o ze strzałem. I to mi to wybronił, co prawda. A jakbyśmy skatowali Libaczkiego, no to była bardzo głupia decyzja. Bardzo głupia decyzja. Ja mam owsiki w dupie, moi drodzy, naprawdę. Zagrajmy sobie tu slowa, ma ciężko w życiu. Szczędzujmy to sobie na raz. Gdyby Libaczkins tam nie stał, to by była brama. Kaizen z ładnym przebiciem, Libaczkins leci do własnej i mamy gola. Brawo Libaczki. Woohoo! Nie no, ale zobaczcie tą finezję. Jaki piękny airdrag, jeden tapik, drugi. Jeszcze tutaj prawie trzeci. Ominął bramkarza, tylko że... O kurwa, jego bramka. Kolejny kick-off, sfejkujmy tu sobie, że to weźmiemy. Ale poszedł Maciuś. I chciałem jeszcze kuksirka. To byłaby piękna puenta w tym odcinku. Jeszcze Kaizen, oj, musimy to wybronić, więc bronimy to. Kaizen, oj, wyfrunął. Mój magiczny zawodnik, ja to sobie skleję. Sfejkuję Tomiego. Okej, no to lecimy. Odpaliliśmy racę. I spogo. Ja pierdolę. Co ja w tych meczach robię? Jakby to siadło. 46 sekund do końca i rywale wyprowadzają potężną, mosiężną akcję. Ja kontra Tomigan. Co się tam stało z Tomim? Dobra, cel na dzisiejszy odcinek strzelić kuksir pincha. Albo zwykłego pincha. I Kaizen, kurwa, prawie to wpadło. 19 sekund do końca. Libaczki napisał, że jesteśmy the biggest monkeys. Więc jedziemy we dwóch do tej piłki z bumpikiem na Libaczki z... Słowniku, kurwa, co się dzieje? 6-5. Chciałem tam podjechać tylko po to, żeby wkurzyć tego Libaczkinsa, żeby jak on przegra teraz ten finał, to żeby wiedział, że przegrał na dwóch największych debili, jacy chodzą po tej ziemi. Zróbmy sobie fejka teraz z moim rzutem, zobaczymy czy to wyjdzie. Wyszło, zobacz. Pyk, do prawej strony. Oj, Libaczkins z prejumpikiem. No ale gramy, moi drodzy. Dobra, gra. Jeszcze raz mnie kopniesz! Moi drodzy, zwycięzca turnieju Grand Championów!
Kurwa, z czego ja się cieszę? Mistrzowie, Twin Aero. Aero byłby dumny. Pierwsze miejsce. Dostaliśmy łączną ilość waluty 36 tysięcy. Mamy 50 koła, więc możemy sobie otworzyć dwie paczki za 20 tysięcy i dwie złote, dobra? Zobaczymy, może kolorowa jakaś fajna wypadnie. Sztywne frędzle. Błagam, niech coś zajebistego wyleci. Fantastyczny odcinek, wydaje mi się, że bardzo fajna odskocznia, ale już jutro wracamy do dwójek, więc moi drodzy, cieszę się, że byliście ze mną, że byliście, że oglądaliście tą piękną przygodę. No chyba nigdy nie było Grand Championowego turnieju, więc mieliście, jeżeli są tu osoby z niższych rang, to mieliście okazję zobaczyć, jak takie turnieje wyglądają i to by było na tyle. Trzymajcie się cieplutko, moi drodzy, i do następnego odcinka.